Hej, hej, moi drodzy, witam was niedzielny z tej strony w kolejnym odcinku z Fishing Planet. Nadal jesteśmy na Mudwater. Mamy jeszcze pół dnia dobrych brań, więc pomyślałem sobie, a może byśmy dzisiaj zaszaleli i spróbowali złowić jakąś nisztukę. Nie wiem, czy ten sprzęt, który mam, to w ogóle do tego się nadaje, to jest inna bajka, ale możemy popróbować coś połowić. Wydaje mi się, że najwygodniej będzie łowić stąd chyba i rzucać gdzieś tu. Być może spróbujemy może jednak stąd i przejść gdzieś tutaj, będzie bliżej, co? Zobaczmy nasz ekwipunek, może przygotuję sobie chociaż jedną wędkę na tą niszczukę. No nie, no to na pewno się tego nie nadaje. Haczyki, jakie mamy największe haczyki? Największy haczyk jest 0,4. No, porządny hak. No nic więcej tu nie mam, chyba że żywce damy. Bo albo rak. A co tu można kupić w ogóle? Zobaczmy, co mają miejscowe sklepy. Jestem ciekaw. Przynęte, wabiki, przynęty. No nie rozpieszczają nas, jeśli chodzi o przynęty. Owady, może tutaj będzie. O właśnie, koniki polne już lepiej. Zwierzęce, zobaczmy, co my tu mamy. No nic nie mamy, szkoda, bo myślałem, że będą żywce. No ale dobra, jeżeli nie tak, to my tu jakieś żywce też mamy. Wróć. Ale to nie ta wędka, przepraszam. Żywce Shiner, nie? O, niszczuka. Proszę bardzo. Polecimy. Dobra, ale myślę, że nie będziemy się bawić w pierdołki. Tylko plecionki, żyłki. Moment, sklep. Czy 28 gdzieś tu jest? Żyłki. Plecionki. Nie ma. A, no cóż. Lora, może karbony. O właśnie. 2,7 kg. No nie, no. Mono. No mono też nie zaszalejemy, nie? Dobra, to nie musimy polegać na tym, co mamy. Czyli plecionka najgrubsza, jaką mam. Przetnik, obrotek, no nic. A nie tu. Patrzcie, znowu skaszaniłem to. Ajajajajajajaj. Jaka tu była? 20 plecionka? 20 chyba, nie? Tak, to była 20, no to zepsułem to trochę, bo to tutaj miała być ta plecionka. 0,23. Dobra, więcej nie mamy, więc wrzucamy. Miejmy nadzieję, że wystarczy. No i będziemy się w sumie modlić, żeby coś malutka jakaś niszczuka wzięła. Aha, no i na pewno przynęta musi być dość płytko. Myślę, że 50 cm to będzie ok. Dobra, moi drodzy, wyruszamy. No, jeszcze nigdy tak źle wybrałem tą miejscówkę. Jeszcze raz będziemy musieli wejść, wyjść. Jeszcze nigdy na te niszczuki tutaj nie wchodziłem specjalnie po to, żeby je łowić. Ale zobaczymy, nie? Dobra, czyli musimy iść w tą stronę. Okej, ale nie tu, tylko o właśnie, pójdziemy sobie dalej. I tutaj próbujemy zarzucać przy trzcinach, co? Dorzucę tu, dorzucę, kurczę, no zobaczymy, nie? Tak na sam styk. A to nie ta wędka. Numer 2. Wędka musi być numer 2. Chyba. Moment, którą... Jakiego połowu? O czym ty mówisz? No właśnie, wędeczka numer 2. No teraz będzie dopiero. Okej, mamy żywiec, patrzcie. Dobra, będziemy rzucać. No ale takiego zasięgu nie mam. Myślałem, że mam dalszy rzut. Dalej poleci to przynęta. Zobaczymy, jak tam daleko zresztą to jest, bo to tak mówię sobie, nie ma daleko, ale to wiecie. Odległość 40 coś metrów. No dobra, to już jest nieźle. Mam nadzieję, że mam tylko 87 metrów... w całej... Na pewno muszę hamulec trochę poluzować. Nie, hamulec nawet nie. Hamulec jest ok. Mam tylko 87 metrów całej linki, więc myślę, że jakby niszczuka faktycznie miała ochotę wziąć, no to by było lekko chyba za mało, ale zobaczymy. Może jakiś inny drapieżnik po prostu się tutaj pojawi. Albo jakaś mała niszczuka. No, ja nie będę narzekał, bo to są tylko żywce shinerki, więc nie są jakieś takie duże. Ale na razie spokój.
Nie wiem, czy nie lepiej będzie jednak iść tam na drugi brzeg i z tego drugiego brzegu atakować, nie? Tam ci stoi już dwóch wirtualnych wędkarzy. Byśmy podrzucali pod tą stronę, na tą stronę, bo ja tak myślę, czy one tam nie siedzą. O, w tym miejscu, gdzie teraz szczytówką wskazuje. Ale tutaj to ja chyba nie dorzucę tym zestawem. No na razie widzicie ciszę i spokój. Zrobiliśmy tutaj sobie na niej szczuki. Zobaczymy, czy w ogóle coś złapiemy, bo może się tak zdarzyć, że będę całe pół godziny siedział i moczył kija i nic nie złowimy. Też się może tak zdarzyć. Ale mówię, posiedzimy chwilę, pokombinujemy. Jakby nic nie brało, żadnych brań, to praktycznie przeniesiemy się tam na tamtą plażyczkę i będziemy rzucać troszkę dalej. Tamte trzciny, może tam coś się będzie czaiło. Halo, halo, halo. No nic, nie? Dobra, wiecie co, zwiniemy to. Zwija się dość długo, trzeba przyznać. Tak, tylko 40 coś metrów. Zobaczymy, czy nie, no dalej nie dorzucę. To jest max, ile ta wędka potrafi szmyrnąć. No dobra, zobaczymy tak. Ile to poleci? 50 chociaż metrów poleci? Nie, 45. Czyli to 45 to jest naprawdę tutaj największa chyba wartość, jaką można wycisnąć. Albo do 50 może się uda, nie? No zobaczymy jeszcze raz. Jak nie, to zawitamy tam na plażę i popróbujemy sobie szczęścia. Myślę, że ta rzeka nie ma tu 40 metrów szerokości, więc z plaży będzie łatwiej dopaść chyba tutaj wszystko. O, tam walczy ktoś z rybą pięknie. A my to czekamy. Pani Miszczuka, czy pani tak w ogóle gdzieś tam żeruje? No nie szczególnie, nie? Chyba nie szczególnie. Wiecie co? Przejdźmy się na tamtą plażę i zobaczymy stamtąd, jak wyglądają te rzuty. Dawaj, 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 no. Ups, dobra. Przejdziemy tu. Mieliśmy iść na sam koniec. I rzucać tutaj, tak. I myślę, że to będzie lepiej chyba, że tutaj będzie bliżej. O, nawet na pewno. Nawet na pewno, więc od razu zarzucamy i czekamy na branie. Chyba tam bardzo płytko jest, nie? Może troszkę właśnie przesunę na głębszą wodę. No, myślę, że tu już jest dobrze. No, ciekawy jestem, czy coś będzie brało, czy raczej nic. Po prostu przynęta jest za słaba. Tu widziałem, najlepiej się na te minogi chyba, czy coś w tym stylu łowiło. Te niszczuki, być może one te szajnerki to za mało na niszczukę, żeby ją skusić do brania. Jak na razie cisza i spokój, nie widać nic, żeby cokolwiek się działo. Ale poczekamy jeszcze chwilę. No dobra, tutaj tej żyłki się strasznie dużo nazbiera. Czekajcie, tutaj widzę jakieś zawirowania. Wrzucę to bliżej. Może one teraz troszkę bliżej głównego nurtu żerują.
Widać tam drobnica się pluska. Teraz jest kwestia tego, czy jest tam jakaś większa ryba. Czy tylko się młodziaki i drobniaki pluskają. Tam chyba drapieżnika jakiegoś większego nie ma. Wszystko chyba drobnica tam jest. Dobra, zwijamy, rzucamy jeszcze raz tam pod krzewy, znaczy pod krzewy, pod tą roślinność. I zobaczymy, bo wydaje mi się, że to jednak jest bardziej większa szansa na to, że coś tam nam się upoluje. Plum, to samo prawie zielsko, bardzo ładnie. Ale dziwne jest, że nawet nie ma tam żadnego basa, nie? Bo kompletnie nic nie reaguje na naszą przynętę. No, a jednak cisza i spokój. Nic się nie dzieje. No dobra. Zrobiliśmy rundkę honorową. Jeszcze oczywiście raz spróbujemy, a zobaczyć, czy ja mam jakieś inne żywce, czy mam tylko shinery, bo może wymienimy na inne. Nie mamy nic innego. Żadnych innych, nie wiem, może rak krojony? Ale średni kawałek ryby założymy. Może na średni kawałek ryby, jak nie chcą na żywce, to może na średnie kawałki ryb będą brane. Dobra, i zacznę gdzieś tam. No i znowu nie trafiłem. Jakaś plaga dzisiaj nie wstrzeli. A czekajcie, jakbyśmy się spróbowali wstrzelić aż tam. Może to pomoże, nie? O, w ziemię trafiliśmy. No dobra, jeszcze raz. Teraz będzie lepiej. Powinno upaść w wodzie. Dobrze, dobrze. Zachak jakiś. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Nie, proszę nie stresować tutaj wędkarza. No, zobaczymy. Czy na kawałki ryb ktoś zareaguje? Bo na shinery zero brania. O, patrzcie, kawałki ryb działają. Kawałki ryb działają. O nie, jednak jakieś tam, coś tam się dzieje, moi drodzy. Coś na pewno złapaliśmy, jest jeszcze kwestia tego, co nam się trafiło. Ale mamy jakąś rybę, no to już jest plus. To jest zawsze plus, no, może dołóżmy nawet trochę ten hamulec. Nawet jeszcze więcej, a co? Zaszalejmy. Widzicie, rybka sobie lubi powalczyć, no i dobrze, niech rybka sobie lubi walczyć. Będę trzymał w razie czego łapę na hamulcu, jakby zaczęła nam tu odjeżdżać, jakieś cyrki robić. To będziemy poluzować troszkę, mieli okazję hamulec, żeby nam nie zniszczyła do zestawu, nie zerwała się, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo gdzie. Ale dobrze, jednak zmiana chyba pomogła, kawałki ryb są ciut lepsze niż żywce, przynajmniej akurat w tym miejscu, nie? A może o tej godzinie? Trudno powiedzieć. Ale efekt był lepszy. Przyszliśmy na niszczuki, a będziemy... Nie wiem, co to może być, jak myślicie. To może być miękławka też, nie? Bo one też tak lubią walczyć. Chociaż może i to jest niszczuka, moi drodzy. Tylko taka nie za duża. To bym się nie pogniewał. Sympatycznie by było. Taka 5 kg...
Byłbym bardzo szczęśliwym, gdyby nam się coś takiego udało złowić. Fajnie by było przyjść na niszczuki i wrócić z niszczuką, no ale zobaczymy. Na pewno jest coś większego, to jest ten plus. Kwestia tego, czy to jest duży szczupak, większa miękławka, czy niszczuka. Co to jest? No, większa miękławka, tak jak myślałem. No i nie wiem właśnie, co jest z tymi... Te dwa takie... Te znaczki. Co to jest? Wiecie może, o co chodzi? Czy to jest mniej punktów za to, że już ją złapaliśmy kiedyś? No, ale niestety, nie jest to niszczuka. No cóż, będziemy próbować dalej. Efekt jest taki, że zdecydowanie lepiej biorą na te kawałki ryb niż na żywce. Tylko no, mam takie wrażenie, że na kawałki ryb to właśnie będziemy mieli miękławki i basy, a tej niszczuki to pewnie nie zobaczymy. No cóż, ale zawsze jakaś ryba jest. Nie wrócimy na pusto. Może nawet uda nam się jakimś cudem gdzieś tam zapełnić. No to hamulec poluźnię, bo teraz przy braniu to będzie od razu zerwanie jak nic. Może uda nam się zapełnić całą siatkę, nie? Wiem, że tam podpowiadaliście mi też, że na Florydzie tak łowić można, lepiej się zarabia. No tak, ale żeby na Florydę polecieć, to tam też trzeba pewnie trochę kasy wydać, żeby wyjechać, więc ja nawet nie wiem, czy mam tyle kasy, żeby tam się wybrać. Ale to po łowie na Madwater możemy faktycznie zobaczyć, jak tam wygląda finansowo. Ile wyjdziemy, czy na zero przynajmniej wyjdziemy. Jeżeli na zero, to być może byłoby nas stać na tą Florydę. Jeszcze też nie wiem, czy mój poziom nie jest tam czy za mały. No, tu mamy jakiegoś kolegę. Siemanko. Maciejowy. Też ktoś, a, pytali się też o jakiś ten kod do gry. Nie wiem, wiecie co, ktoś wstawił tam w komentarzu jakiś kod do gry. Przyznam się szczerze, że jak ja coś zakładałem, to nie pamiętam, żeby gdzieś kody się wpisywało, ale być może teraz tak jest, że gdy zakłada się jakieś nowe konto w grze, to można taki kod sobie wklepać i faktycznie on coś tam daje. Nie wiem na jakiej zasadzie, pewnie na zasadzie takiej, że wtedy ten, który wkleił ten kod, to będzie miał jako polecający i go gdzieś tam też bonusuje, daje mu dodatkowe jakieś tam rzeczy. Ale nie wiem, przyznam się szczerze, że nie wiem. Specjalnie go zostawiłem, bo tak mi tam YouTube sugerował, że to jest jakaś reklama czy coś, ale mówię, może ktoś wie o co chodzi, może skorzysta, nie? Jeżeli to jest do skorzystania, bo jeżeli to jest jakiś spam wstrętny, to dajcie znać, to najwyżej wyrzucę i nie będzie problemu. Ale zobaczcie, płynie, płynie i kurczę nic. Dobra, to teraz wrzucimy to bliżej tutaj. To miejsce gdzieś będę próbował trafić. Niech popłynie wzdłuż tutaj trzcin. To też są ładne trzciny, więc jest szansa, że może. A nóż widelec, jak to mówią. Albo nawet i łyżka. Dobra. No i co? I cichosza. Dobra. Jeszcze damy chwilę. Niech podpłynie do tego. Tutaj, do tego drzewka, nie? Na tej będziemy tak puszczać i tyle. Wiecie co? Może ja was nie będę zamęczał tym wszystkim, tylko po prostu ja sobie to jeszcze pomęczę. Jak coś się pojawi, to wam pokażę. Jak się nic nie pojawi, to dam wam znać, że się nic nie pojawiło. Być może zmienimy taktykę łowienia, jakieś inne przynęty w jakimś innym miejscu, żeby chociaż jakieś rybki dobić do pełnej siatki. Zobaczymy. No dobrze, a na razie moi drodzy, to ja uciekam i widzimy się już za chwilę.
No, mamy branie, moi drodzy. Troszkę zmieniłem miejsce, bo tam niestety nic nie chciało brać. A tutaj proszę. Coś mamy, ale to nie jest coś dużego. Myślę, że to będzie basik. Albo jakiś mały szczupak. Zobaczymy, nie? Co nam się tu uda wyjąć. A, szczupaczek. Szczupaczek, proszę bardzo, ale... Chodzi, czy to chyba coraz mniej tego doświadczenia, nie? A, ja wiem dlaczego, bo sprzęt mam za wielgaśny. Dobra, dobra, kumam o co chodzi. Już teraz wiem. To jest tak, ten sprzęt jest ciut za mocny na te ryby, więc automatycznie dostaję minusy w expie za to, że jestem taki asekuracyjny. No ale my tu nie przyszliśmy na szczupaki, no kurna panie, nie? Tu przyszliśmy na niszczuki, więc to dlatego taki sprzęt jest. No, że się takie ściupaczki łowią, no co my na to poradzimy, nie? Czyli dzisiaj szczupaczek i miękławka. Niedużo. Mulec na wszelki wypadek poluzujemy. O, tam się dzieje. Puf, proszę, kibranie. Jakie branie. Co to było? A, się zakotłowało. To chyba miękławka będzie. No, chyba na pewno. Albo jakiś większy basik, a może szczupaczek większy też by było fajnie. No mamy dosyć mocny sprzęt, więc zdecydowanie lepiej, żeby to jakaś większa rybka była. Bo tego expa to tu nie nabędziemy. No, tak trochę ryzykancko teraz, dobra, nie ma sensu wyginać, bo tylko osłabiam sprzęt. A ryba i tak się musi wyszumieć i tak. A myślę, że to będzie miękława. No nie, to będzie miękławka. Tak jest. No ale dobrze, że chociaż 2-4 to tylko jeden taki nieduży minus. Dobra. Mamy 12 kilo, no możemy jeszcze popróbować, nie? Nie było tak źle. Nie było tak źle, no ale to nie są, no niestety, to nie są niszczuki, kurczę, to nie niszczuki. Może trzeba będzie poczekać na te minogi czy coś tam, a może mogę już je kupić, tylko nawet nie wiedziałem. Będę musiał sprawdzić. Ładnie, tam koło nas coś się pluska, więc jest szansa, że jakieś branie będzie. No, tym razem spokój. No, jest jakieś branie, moi drodzy. Może nam się uda coś złowić. Ale to była tylko podpucha. Fałszywy alarm, jak to mówią. Trochę już za daleko chyba ten zestaw jest z środka tutaj
rzeki, więc raczej nie ma co liczyć na jakieś super brania. Pewnie jakbym założył te kawałki ryb, byłoby trochę może lepiej, no ale ja chcę, liczę jeszcze gdzieś tam, a może, może nie, nie, a jednak teraz zobaczymy, coś z tego będzie, czy to taka, no dobrze, tam walczą, uciekają, jest, jest ryba. Jest ryba, zobaczymy, co to nam wyskoczyło. No i dobrze, miejmy nadzieję, że to będzie coś większego. Ole, idzie do brzegu. To będzie szczupak, to będzie szczupak i to mały. Tak jak myślałem. Oczywiście zatrzymujemy. No to jeszcze jedną rybkę uda nam się złowić dzięki temu. A no, nie jest taki zły pomysł z tym szczupaczkiem. On trochę był warty. A nie dosyć, ale dosyć lekki, więc dzięki temu będziemy mogli wcisnąć jeszcze jedną rybkę do siatki. Mam taką nadzieję, że nie będzie taki, że o, kilo 20, odrąbać czy w całości. No, patrzcie, już znowu jest jakieś dziumdzianie. Zobaczymy, zobaczymy. Takie dziumdzianie to było takie tylko zmyłkowe, ale teraz widzę, coś na ostro będzie chyba. Bo się tam ładnie spluskała rybka. No, to jest szansa, że... To tylko pokazało, że to była znowu próba, ale nie prawdziwe branie. No i jeszcze jedną rybkę to my chętnie i owszem, przygarniemy do siateczki, żeby nas potem ładnie rozliczyli z tego. No coś tam może będzie, zobaczcie, coś się dzieje ciekawego. Ale to wszystko tak na raty. Na raty i bez kontynuacji, jakby to nazwać, nie? Czyli coś postraszy tego żywca, tam go może puknie, gdzieś tam stuknie i się zmywa, nie? Albo żywiec już jest taki płochliwy, że tylko cień zauważy, od razu daje dyla i tutaj szarpie całym zestawem, bo też tak może być. No dobra, już za daleko od... Jak dla mnie za daleko od... Trzcin, żeby tutaj coś ciekawego wzięło. A teraz w ogóle puśćmy go właśnie, bo zawsze mówiliśmy na tamtym kawałku, teraz na tym odcinku. Może będzie lepiej. To jeszcze nie próbowaliśmy. Nie próbowaliśmy, ale ja teraz bym chciał widzieć spławiczek. O, dobra, już się nie będę tutaj nic kombinował. Chciałem powiedzieć, że już spotkamy się za chwilę, jak będzie jakieś branie, ale coś tu faktycznie przez chwilę się działo. Więc może jeszcze sekundę zaczekamy. Jest, ależ kurde, co wstrętny ryb mi uciekł, no. Dobra, ale to jeszcze jedno, nie podarujemy. Mamy jeszcze trzy szajnerki, więc spokojnie popróbujemy. Czyli zjadła sobie rybkę za friko. No trudno. Zagapiłem. Wyłazić z tego zielska, bo za daleko tam poleciałeś. O, dobra. Jeszcze kawałek, teraz będzie dobrze.
No, już tam coś się dzieje. Bardzo mi nam miło z tego powodu. Jest tam ryba, czy nie ma? Nie ma. To jak to się stało? Znowu mi zżarło. Ależ numer. Takiego numera to już dwa razy pod rząd. To mi rzadko która ryba wycina. A, cwaniaczki się nagle znalazły. Do ściągania rybek z żyłki. Kurde, dwa takie ładne brania. Widzieliście, jak schrzaniłem? Teraz nam gra tak szybko, ich nie da. No nic, moi drodzy, to co? To widzimy się, jak w końcu będę coś miał na tym haczyku. No to nawet nie zdążyłem powiedzieć i już coś mamy na haczyku. No i bardzo ładnie, tak to mi odpowiada, takie łowienie. Nie jest źle, myślę, że to będzie miękławka. Bo to taki jej styl. Chodź tutaj do nas. Może cię szybciej wyciągnę. Może nie będzie jakaś wielka, ale zawsze rybka rybką jest. No to na pewno miękławka. To tam na 100%. Tak jest. I taka ładna, wszystko powyżej 2 kilo. Dobra, oczywiście zatrzymujemy. No i co, mamy pełną siatę. No to jak jest pełna siata, to pozwolimy się wynieść. Może inaczej, nie tak. Sprawdzimy, jak tą siateczkę tu można zobaczyć. Moje ryby nie, wydarzenia, sklep nie, ekwipunek w ekwipunku, siatka, dobra. Ciekawe, o, zobaczcie, 1165, no nie jest tak tragicznie. Tylko, że wyjazd 1800 kosztuje, więc raczej jesteśmy w plecy. Kulbaki tak opłacają się powyżej 2 kilo. Tutaj to średnio. Basy widzę, że się dobrze opłacają. Czepak amerykański słabo. Bas kolejny bardzo ładnie. 150. Miękławki, no tak pi razy drzwi razy oko. Jak jest taka ciut większa, to jeszcze sto wkłapia. Najlepsze to takie większe szczupaki im wychodzą. 125 i basy, jednak basy. Basy, basy, basy. No dobra, ale oczywiście spadamy stąd już do siebie. Tak, chcemy się wybyć. Gdybyśmy mieli konto premium, no prawie na zero byśmy wyszli, ale dobra, to nieistotne. Teraz nas podliczy pewnie jeszcze na nowo. Tak jest, osiągnięcie, zamknij. No i mamy 4500. Wy mówicie mi Everglades. Everglades 8000. No to mogę zapomnieć o Everglades na razie. Mam 4500, czyli jeszcze trochę, żeby tam połowić, ale wydaje mi się, że poziom 18. Mamy poziom. Tu jest poziom 10. Neherin. Słuchajcie, tutaj mogę niezłe miejsce zjeść. Poziom 5 Emerald. Tu jest 3. No to samotna gwiazda, to wiadomo. Tu jest 8 na skalne jezioro. Co, patrzcie, wszędzie mogę jeździć w sumie. Biały łoś. Wow. Falcon. 5000. Jaka to jest ryba? Bas czerwonooki, bas małogębowy, bas różowy, słoneczny, łosoś też jest. Klarka, proszę bardzo. Pstrąg oregoński, pstrąg tęczowy. Roć jeziorowa. No, całkiem niezłe ryby tutaj są. Dobra, wróćmy do tego białego łosia. Co tu jest? Czukuczan. Wow, czukuczan biały. Wow, to niezły jest. Klenik jeziorowy. Basik słoneczny.
Łosoś szlachetny, no to już jest porządna rybka. I miętos chyba, nie? Okoń. Palia jeziorowa. Strąg źródlany. Splejk. Szczupak pospolity. Proszę bardzo. Szczupak pospolity. To jest już chyba taki nasz normalny, nie? Teraz zobaczymy, jakie są dostępne tutaj w tym Madwater. Wyjątkowe ryby. Basy białe. Unikatowe, niebieskie. No właśnie, bo tu można podejrzeć, co tu w ogóle jest, nie? Trofeum też może być. Czyli są jakieś lepsze. Sumików dużo. Tak, to jest amerykański i czarny, czyli to są te małe szczupaczki, a tam są już większe, nie? No powiem wam, że tutaj zobaczcie, na Madwater jest całkiem niezły Shiner i Shiner czarnogoniasty, czyli to jest spora liczba tych rybek. No kulbaczek do 5 kilo, tak? Rekordowo 18. Ale na rasówki też biorą. Na małe żywce, na krewetki, no proszę, kopyto. Spinerki, twistery, roba, gumka, no i wszystko biorą. Basiory to wiadomo, że basiory biorą prawie na wszystko. Białym trofeum, no tutaj sporo mamy. Blacha nano obrotówka, to mamy coś takiego, nie? No dobra, ale to zobaczymy. Jeszcze... Samotną gwiazdę, o właśnie. Co tu jest? Biały trofeum, bas czerwony. Też jest jako trofeum tutaj. No nawet nie wiedziałem. Bas plamisty. Też są niezłe. Małe żywce, żywce shiner, proszę. Tutaj też ładnie biorą buffalo. Buffalo czy buffalo, nie wiem jak to. Buffalo, dobra, nieważne, shiner czarnogoniasty, sumik kanałowy też jest młody, tylko tutaj, co prawda, i mamy szczupak amerykański, no i wzdręga. No okej, to ja bym chciał zobaczyć jeszcze, co jest na tym Everglades, albo w Neherin, o, Neherin, jeszcze jest 3300, jest 2,5, to byśmy mogli pojechać, tam są ładne szczupaki, kurcze. Zobaczmy, jakie ryby tam są. Bas czarny, to już tam mieliśmy. Okolnie, właśnie, ten sandacz. Jeszcze mi się nigdy nie udało sandacza tam dziabnąć. Małe żywce i pijawki. No, zobaczymy. Robak, wister i blacha wąska. Wąska blacha na sandacza. No dobra. Szajne, strzelba, amerykański, szczupak czarny. I pospolity, no właśnie, no są pospolite, to takie normalne szczupaczki, czerwoną płetwy też są. Zdręgi też są bardzo ładne, no dobrze, to można by się tam wybrać może, co? Na Emerald. A no Neherin jeszcze zobaczmy do końca, co tu było. Właśnie, aloza amerykańska, co to jest w ogóle? No takie całkiem spore. Całkiem spore, białe basy. No moi drodzy, i karpie też są młode. Ciekawe, ile młode to do ile? Od 2 do 4, no ciekawe. I szczuka długonosa też jest tutaj. I to nie jest duża, tam byśmy mogli pojechać. Ile kosztuje? 3300, no dobra, ale może się wybierzemy, co? Na te niszczuki. Ja bym poszedł na te niszczuki, powiem wam szczerze. I chyba pojedziemy tam, bo tam są... No właśnie, a na tym... Na Madwater nie ma niszczuki? Już teraz? Kiedyś była? O kurde, to ja tu mogłem sobie tą niszczukę pomarzyć, że złowię. No dokładnie, no widzicie, nawet nie sprawdziłem. Teraz na Madwater nie ma niszczuki, czyli następnym razem, moi drodzy. Następnym razem rzeka Neherin. 3300, ale jedziemy. A w tym odcinku to już wszystko. No dziękuję wam ślicznie i pozdrawiam. Trzymajcie się, hej hej.